Value Finance. Dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Cześć Asiu, dzień dobry. Cześć Kasiu. W Value Finance zajmujesz się koordynowaniem działu kadr i płac. I ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy o tym zespole, o tym dziale trochę więcej porozmawiały, żeby też wyjaśnić naszym ewentualnym kandydatom, jak ta praca u nas wygląda. Tak, zgadza się. W Value Finance koordynuję pracę właśnie w dziale kadr i płac. Zajmujemy się tutaj sprawami związanymi z pracownikami, zleceniobiorcami i oczywiście ich wynagrodzeniami w firmach naszych klientów. Ja tak uważam, że zespół kadr i płac jest absolutnie kluczowy, dlatego że w księgowości zajmujemy się wynikami firm, co oczywiście też jest bardzo ważne. Natomiast w kadrach, płacach dotykamy tych najwrażliwszych kwestii, czyli wynagrodzeń pracowników. I to wymaga takiego dużego skupienia się, rozumienia, pochylenia nad tym, że każdy z tych rekordów to jest gdzieś tam pracownik, klienta, który to wynagrodzenie po prostu powinien otrzymać poprawne. No i dzięki temu, że skutecznie to robimy, robimy to prawidłowo, cały czas klienci do nas dołączają, rozrastamy się, no i właśnie rozpoczynamy rekrutację kolejnej takiej osoby, takiego specjalisty do tego zespołu kadr i płac. I powiedz, gdybyś mogła w kilku słowach, co taka osoba powinna wiedzieć, dołączając do nas, jakie powinna mieć kompetencje, kogo szukamy? Okej, więc na pewno szukamy takiej osoby, która nie tylko wie, jak jakościowe podejście właśnie do kadr i prac w biznesie jest ważne. Czyli generalnie rzecz biorąc, takiej osoby, która traktuje zmienność w świecie kadrowym jako wyzwanie. Poza takimi ważnymi kwestiami, jakim jest doświadczenie, merytoryka i przede wszystkim znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova 365, na którym my pracujemy, szukamy osoby, która będzie wykazywała się bardzo dużą odpowiedzialnością za powierzone zadania i która ma świadomość, że w kadrach i płacach termin i dokładność to jest priorytet. Tak, termin to nasze gdzieś tam drugie imię. Ja myślę sobie, że jeszcze warto powiedzieć tutaj o tym, że my pracujemy zdalnie i też może powiedz kilka słów o tym, jak poukładaliśmy sobie tą pracę, bo osoby, które do tej pory w takiej formule nie działały, mogą mieć różne wątpliwości z tym związane, a śmiem twierdzić, że dobrze sobie to poukładaliśmy i świetnie to działa. Tak, dokładnie. Pracujemy wszyscy w pełni zdalnie w oparciu o dokumenty elektroniczne przesyłane przez klientów. Jeśli klient zechce, abyśmy prowadzili mu także teczki pracownicze w formie tradycyjnej, papierowej, to oczywiście nie ma jak najmniejszego problemu. Przesyła wszystkie dokumenty do naszego biura, gdzie tam jest odpowiednia osoba, która tymi dokumentami się też zajmuje. Aczkolwiek, tak jak wspomniałaś, my pracujemy stricte na dokumentach elektronicznych, mamy specjalny dysk, na którym go układamy i odwzorujemy, powiedzmy, te akta pracownicze dokładnie tak samo, jak wyglądają one w rzeczywistości wersji papierowej. Czyli Enova 365, odpowiedzialność, szacunek do terminu absolutnie, to takie podstawowe kwestie, które tutaj trzeba jeszcze podkreślić, aby do nas dołączyć. No w takim razie, skoro dołączyć, to gdzie kandydat powinien złożyć swoje CV? No więc kandydat powinien złożyć CV oczywiście najlepiej przez naszą stronę internetową Value Finance, zakładka kariera. Jest tam specjalny formularz, który sobie może wypełnić i załączyć swoje CV. I jeśli taka osoba spełni nasze wymagania, to na pewno nasza koleżanka z działu rekrutacji Dominika skontaktuje się z tą osobą i zaprosi na spotkanie rekrutacyjne, tak więc zapraszamy do aplikowania. Zapraszamy do aplikowania, tak jak powiedziała Asia, przez tą naszą stronę i zapraszamy osoby, które mają otwartą głowę, które wiedzą, że to jest absolutnie kluczowy, bardzo ważny zawód, który nie może być takim stanowiskiem od do, który jest otwarty na to, żeby też nowinki techniczne gdzieś tam podążać za nimi, nawet jeśli nie mamy dzisiaj tych kompetencji, nie potrafimy czegoś zrobić, to spokojnie, wystarczy otwarta głowa, my we wszystkim pomożemy, nasz specjalny zespół, który tutaj wspiera w tych kwestiach technicznych, na pewno świetnie poprowadzi. Natomiast
najważniejsza jest ta otwarta głowa, terminowość i odpowiedzialność i wtedy naprawdę świetnie można realizować te powierzone zadania. Także zapraszamy. Dzięki, Asiu. Zapraszamy, dziękuję.